Witam ze studia My Company Polska we Wrocławiu na kongresie energetycznym. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pani Beata Daszyńska, muzyczka, pani prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Powiedziała pani w swoim wystąpieniu bardzo fajną i inspirującą historię, ale też pokazującą, jakie wnioski są, złe wnioski z wojen. Była przez laty wielka wojna pomiędzy Nikolą Teslą a Edisonem o prąd stały i prąd zmienny. Okazało się, że lepiej jak jest współpraca, tak? To dopiero właśnie rozwój kolejnych technologii pokazał, że ta walka o prąd stała się bezsensowna, bo i prąd zmienny, i prąd przemienny. Przemienny jako zmienny i prąd stały są po prostu dzisiaj kompatybilne, bo prąd przemienny może być przesyłany na ogromne odległości, a prąd stały wykorzystujemy czy to w komórkach, czy tak w samochodach dzisiaj elektrycznych, tak coraz bardziej popularnych. Ale ta wojna między Nikolą Teslą, a właściwie między Edisonem a Teslą, prowadzona zaciekle przez Edisona, pokazywała bardzo nieciekawą twarz, że można się posunąć do tego, żeby publicznie uśmiercić słonicę, żeby pokazać, że prąd przemienny jest tym, co może spotkać złego wszystkich ludzi, którzy zaczną używać prądu przemiennego. Partnerstwo, które zostało jednak podpisane między Teslą i Westinghouse, doprowadziło do tego, co dzisiaj mamy możliwość przesyłania jednak prądu na wielkie odległości. Chociaż cały czas jestem tego zdania, że dzięki temu, co się udało zrobić, zbudować elektrownię na Niagarze, ale jednak, że kontrakt, który podpisał Westinghouse z Teslą, nie był ostatecznie kontynuowany ze względu na kłopoty finansowe Westinghouse'a, bo dzisiaj Tesla prawdopodobnie i jego spadkobiercy byliby najbogatszymi ludźmi na świecie. Trudno dzisiaj pobić tak naprawdę. Ale on się zachował wspaniałomyślnie, bo zrezygnował z tej i to, z tej to chyba pokazuje wielkość człowieka i też takie prawdziwe partnerstwo. Dla niego było ważniejsze odkrycie i możliwość przekazania ludzkości jego wynalazków, niż to, żeby one się materializowały tylko dla niego jako bogacenie. To jaki wniosek my możemy dziś wyciągnąć z tego, że ważniejsze, lepsze od wojny jest partnerstwo? Bo partnerstwo w naszej transformacji energetycznej oczywiście. Partnerstwo to jest coś, co zawsze buduje. Konkurencja i wyniszczanie to jest coś, co po prostu energetycznie nas zabija. Energetycznie, ale w sensie naszej własnej energii. To wpływa, trudno mi nawet dzisiaj takiego słowa znaleźć, bo jak patrzę na okropieństwa wojny, które są na Ukrainie dzisiaj i że potrzebny był taki dzwonek do obudzenia się, że tylko gromadzenie biznesu, poleganie tylko na biznesach, które są między wielkimi narodami, uzależnianie się. Stawianie na jedno źródło. Trochę biznesowa, wręcz nawet w jakimś sensie skorumpowanie, splątanie prowadzi do tego, że zastanawiają się wielcy tego świata, czy mamy odłączyć tak naprawdę tą rurę jedną, od której jesteśmy uzależnieni, żeby po prostu nie miał możliwości prowadzenia wojny, bo nie będzie kapitału na to i wszyscy solidarnie zmuszą, czy jednak się pojawia tam taka niepewność, nie, chyba nasze biznesy są ważniejsze niż życie ludzkie. Czy naprawdę przed takimi dylematami musimy stać? No my jako Polska przestrzegaliśmy przed tym. A my po prostu pokazaliśmy nie. Partnerstwo, prawdziwe partnerstwo, jasne, precyzyjne i odpowiedzialne pokazanie swojego stanowiska jako Polska. Nie, nie pracujemy z bandytami. Nie pracujemy z tymi, którzy zabierają życie innym, którzy przekreślają przyszłość wielu dzieci, które zginęły po prostu na tej wojnie. To pokazuje, że takiego partnerstwa szukamy, odpowiedzialnego, nie zaciekle dążącego tylko za biznesem i za pieniędzmi. I postawiliśmy w tym partnerstwie na Stany Zjednoczone jako źródło, które zastąpiło Rosję w imporcie gazu. Być może postawimy też jako technologię, która dostarczy nam elektrownię atomową. Tak, elektrownia atomowa i na szczęście to też taka pobudka dla taksonomii przygotowywanej przez
Unię Europejską. Unię Europejską, tak? Administrację, tak? Szeroko rozumianą instytucji europejskich, że ani gaz, ani elektryka pozyskiwana z atomu nie jest w taksonomii, nie może być finansowana na końcu, tak? Mhm. Dzisiaj jest ten dzwonek, który obudził wielu urzędników i niestety musimy mieć też inne źródła energii, zwłaszcza, że one są albo zeroemisyjne, albo niskoemisyjne, tak jak gaz. I my długo dyskutowaliśmy, chociażby tworząc Fundusz Trójmorza, właśnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, że powiedzieli niestety, ale nie będziemy mogli wejść do Funduszu Trójmorza, bo chcecie finansować i rozbudowywać infrastrukturę gazową. My mówimy tak, bo to jest potrzebne właśnie tutaj w całym tym pasie Trójmorza od Estonii po Bułgarię. Jako źródło przejściowe. Jako źródło też przejściowe. I jak patrzymy sobie na to, że przyszłość to jest energetyka jądrowa, tak, 6-10 lat, to co pomiędzy? Czyli musi być gaz, musi być pewno szybciej rozwinięte technologie wodorowe. To są wiatraki, to jest fotowoltaika, to są te źródła, które nam pozwolą dojść do stabilnego źródła. W jakiej to kolejności będzie się odbywało? Dzisiaj już wiemy, że bardzo silnie postawione jest też w całym programie energetycznym tak Polski postawienie na odnawialne źródła energii, jak chociażby energetyka wiatrowa, ta morska i lądowa, też i farmy fotowoltaiczne. To są wydatki łącznie około 300 miliardów, 150 morska, około 100 lądowa i około 50 miliardów energetyka z fotowoltaiki. Ogromne pieniądze, dlatego dzisiaj instytucje finansowe również szukają tego partnerstwa, tego zaufanego partnerstwa, jak budować konsorcja, jak budować bardziej zaawansowane rozwiązania finansowe, które pozwolą nam sfinansować tak wielkie przedsięwzięcia i też jak niektóre firmy, które zdecydują się na inwestycje w tym obszarze, będą mogły też własny kapitał jednak na to przeznaczyć. No bo to też oczywiście będzie szansa dla biznesu, prawda? Jak najbardziej to... Chyba w historii to aż tak zmasowanej szansy biznesowej i tak nigdy wielkiej nie zmiany, widzieliśmy. Którą można wykorzystać. Tak, i ostatnio rozmawialiśmy na wielu polach też międzynarodowych. Jeżeli gaz i rura gazowa okazała się wielką bronią ostatecznie, to najszybszą bronią, którą my możemy pokazać jako kraje demokratyczne, to jest przyspieszenie transformacji energetycznej i budowanie przez to niezależności i suwerenności. Oczywiście i ta rura też w przyszłości może być wykorzystana także do transportu czystego wodoru na przykład. Tak, jak chociażby możliwość połączenia portu LNG w Świnoujściu z portem na wyspie Krk w Chorwacji i to zapewnia nam wtedy możliwość transportowania gazu i dystrybucji jej w całym regionie, ale też w przyszłości właśnie dystrybucji wodoru. A na koniec, już żeby postawić kropkę, coś, o czym pani też mówiła w swoim wystąpieniu, fuzja jądrowa. Trochę porównałam to do tego, jak nastała jasność, czyli 1893 rok, wystawa w Chicago, zwana wystawą światową wystawą kolumbijską, gdzie prezydent, który wtedy nacisnął ten jeden przycisk i cała widownia obserwująca to... Oniemiała, obserwując to, jak wygląda faktycznie oświetlona wystawa. Myślę, że takim zjawiskiem, gdzie wszyscy będą stać w takim niemym podziwie, to będzie właśnie fuzja jądrowa. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moim Państwa gościem była pani Beata Daszyńska, muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.